Cześć wszystkim, znowu po 7, przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, przygotujemy się do sforsowania tych drzwi. Nie, nie. Okej. Cześć, okazało się, że tam nic nie ma. Dobra, Mugo. Co twoje elfickie oko tu widzi? Z boską wolą. Nic. Cokolwiek tu jest? Wygląda na to, że nie. Dobra. Wróćmy tutaj. Tutaj jest jeszcze jakiś korytarz. Oczywiście. Dlaczego Lavos idziesz z przodu? Nie jest najlepsza decyzja życiowa. Tutaj są jakieś cele. Przeszukajmy je w miarę ostrożnie. Jak rozkażesz. Olbrzymi kleszcz. Ciekawe. Ruszasz się zaraz po Lavosie. Dobra, wy poczekajcie. Soul przekona się, co to znaczy złapać dużego kleszcza. Dobra, Elmo, szarża. Dobra. Dobra, to znaczy, że ma 0 HP-ków. Mugo, gdzie ty właściwie jesteś? Mugo? Serio? Natychmiast. Dlaczego? Przecież kazałem wszystkim się przemieścić. Ktoś nie znajdzie drogi, to nie rusza się w ogóle. To jest świetną decyzją. Dobra. Weź sejmitar i sobie ustaw się gdzieś z boku. Ty też za bardzo nie zrobisz, wilczku. Dobierz go. Trafienie krytyczne. Dobra. Jak rozkażesz. No, naprawdę duży kleszcz. Sol, nie chciałbyś się w niego zreinkarnować. Dobra. Podejdźmy trochę bliżej ludźmi. Natychmiast. Tak jest. I spróbujmy otworzyć te drzwi. Dobra. Albo nie, albo po prostu przejdzie na drugą stronę. Dobra, Mugo. Jak sobie życzysz. Olbrzymia jaszczurka. Powinieneś szybkim strzałem ją poszczelić. Tylko nie wiem, czy to pozwoli ci pojedynczy atak strzelić. Nie, tylko raz. Trafienie krytyczne. Kurczę, Bill. Wilczuś. Sobie nieźle tu pogrywasz. Dobra. Dobra. Oczywiście. Zejdź tutaj. Pudło. Lavos, ty nic tu za bardzo nie zrobisz. Podejdź tutaj. W następnej turze, jeżeli będzie taka potrzeba, to zaatakujesz. Ty podobnie. Natychmiast. Możesz podejść tutaj bez wywoływania. Tutaj możesz. Nie, dobra. Dobrze. To siądź tutaj. Natychmiast. Dobra, Hugo. Teraz. Strzelaj rzadziej, ale celnie. Dobra. To raczej dobra. Nic nie będzie miał przy sobie. Dobra. Tak jest. Dokładnie. Dobra, Mugo. Co twoje elfickie oczy widzą? Dobrze. Nic. Więc. Zeszliśmy tutaj kompletnie po nic.
Dobra, drużyno, proszę się przemieścić. Wszyscy, zapraszam wszystkich. Tak, coś nie znajdują drogi przez te drzwi. Za trudne dla nich. No, nie to. Chciałem zapisać grę po prostu. Tak jest. Dobra. Ugo. Natychmiast. Nic nie znaleziono. Dobra, mamy jedne drzwi na północ, jedne drzwi na południe. Jakieś niepokojące dźwięki. Jakby coś mlaskało kogoś. Dobra, ty może weź swój krótki miecz. Jeżeli coś nas zaatakuje w ciasnym korytarzu, to chyba... Co to są? Zombie. Dobra, po prostu otwórz ogień. Dobrze. Dobra, czy ty masz jakieś zmniejszenie obrażeń? Tak, masz zmniejszenie 5 sieczne. Ale nic poza tym. Po prostu... Po prostu Lavos wyrzucił jeden. Dobra. Mugo. Szybki elficki strzał. Jak sobie życzysz. Dobra. Ty poczekaj na razie. Elmo. Jakie są twoje opcje szarży? Dobra. Żadne. To może ustaw się na razie tutaj, chociaż wilczek zaszarżuje pewnie ich na nich. Podejdź na razie. Moment, kto się ruszy pierwszy? Te dwa zombie. Potem ten zombie i dopiero potem wilk. To może ustawmy się tutaj trochę. Dobra. I możesz użyć na razie pełnej obrony. Tak jest. Momencik, czy ty możesz kogoś z ich zaszarżować? Możesz jego zaszarżować, ale trochę sporo ich tam jest. Może nie zaszarżuj ich jeszcze. Poczekajmy, aż podejdą do nas. Dobra, czy ty możesz jakąś fajną obszarówkę może im zrobić? Może nie za bardzo. Spróbuj po prostu strzelić. Tak jest. Pudło. Dobra, anti. Kurczę, teraz mogłoby się przydać to oplątanie. Przysłaniającą mgiełkę zapamiętałem? Chyba chciałem leczenie lekkich ran, ale... Nie udało mi się. Dobra. Przywołanie sojusznika natury. Chyba nie to chciałem zapamiętać. Tak, był jest jeszcze inny czar przywoływania. Który bardziej by mi się przydał chyba. Dobra. Przywołajmy tutaj wilczka, żeby ich odwróciło im uwagę. Dokładnie. To nam chodziło. Wow! Skąd ty się wziąłeś? Okej. Okay. Staliśmy zaatakowani od tyłu. Dodatkowe zombie jeszcze nas tutaj podchodzą. Dobra, Lavos. Hmm.
Magiczny pocisk. Ładuj oba w niego, bo nie wiem ile to może mieć hapeków. Więcej niż za ty zadałeś, dobra. Cofnij się trochę. No nie chciałem, żebyś otwierał drzwi. Tam coś mogło być, ale dobra. Mugo, to raczej się nie uda postrzelić. Więc strzelaj do zombiaków. Raczej nie powinieneś mieć problemu z trafianiem w nich. Zero obrażeń. Zmniejszenie obrażeń 5 sieczne. Ale sieczne. Czy to jest tylko błąd w tłumaczeniu i to naprawdę zmniejsza też kłutę? No nie byłoby fajne. Dobra, z tobą jest taki problem, że oni mogą mieć zmniejszenie obrażeń. Znaczy, oni są odporni na ciosy ukradkowe. Dobra, czy możesz to zabić? Oczywiście! Super. To się przydało nam. Dobra. Momencik, spróbujmy użyć potężnego ataku, bo domyślam się, że... Powiedzmy, dajmy Z2. Domyślam się, że oni nie mają zbyt dobrego KP, te zombie. Dobra. Trafia. KP 11. Mają okropne KP. Więc możemy używać potężnego ataku, żeby zadawać im dodatkowych obrażeń. I raczej nadal powinniśmy trafiać. Dobra, momencik. Spróbujmy tak to zrobić. Okazja do ataku pudło. Okej, okay, super. Okej, okay, nie tak chciałem zrobić. Nie zauważyłem, że nie starczy mu potem punktów na atak. Chciałem zrobić fajne rozpłatanie. Ups. Dobra. Ty co możesz fajnego rzucić? Nie za dużo. Tutaj chyba wszystko to jest zwarciu, co? Próbuj dobrze. Do niego trafić, strzelić. Pudło. Dobra. Masz dwa leczenia lekkich ran. Możemy rzucić siłę byka na Elmo. Tylko nie starczy nam punktów, żeby tam dojść. Dobra, to podejdź do Elmo. Potem coś zrobimy w następnej turze z tobą. Biegny wilczek. Dobra, ale skupił na siebie uwagę. O to nam chodziło. Dobra. Pytanie. Co ty możesz fajnego zrobić? Czy możesz ich przerazić? Wątpię, żeby nie umarli, dałoby się ich przerazić. Uśpić? Też nie byłbym na to pewien. Dobra, użyjmy po prostu kwasowej strzały Melfa na kimś. Na pierwszym z brzegu. Nie trafiłeś, Lavos. Miałeś jedną robotę, Lavos. Wyrzuciłeś 6, żeby zmarnować swoje zaklęcie. Dobra. Mugox. Strzelaj do tych bardziej zdrowych, tych bardziej rannych. Będziemy dobijać rozpłataniem. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ty weź swój długi miecz, a nie potrafisz się obsługiwać długim mieczem. Lekką buławę w takim razie. I zaraz tutaj podejdziesz, będziesz ich... Oczywiście! ...walczyć z nimi. Dobra, ciachnij tego zębi. Dobra. Świetnie, rozpłatanie. To nam chodziło. Ty spróbuj jego zaciachać. Ekstra. No, i po to braliśmy rozpłatanie.
Co do ciebie? Ta, strzelaj po prostu, bo twoje zaklęcia nie są zbyt przydatne w tej okazji na razie. Dobra, Elmo, czy chcemy cię siłobykować? W sumie czemu by nie? Dobra. Elmo troszkę dziabnięty. Ale jak na razie, póki co nam ataki idą dobrze. Dobra, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Spróbujmy ich uśpić. Odporność rasowa. Tak, myślą. Dobra. Mugo. To zombie jest niedraśnięte. Oczywiście. A też tutaj dziabaj, ile możesz? Dobra, kto ma? Ten ma poważne rany. Spróbuj jego. Dobra. Rozpłatanie, świetnie. Ten ma poważne rany, to zacznij od niego. Świetnie, rozpłatanie. No i dobra. Na nich to już chyba w sumie nie opłaca się marnować strzałów. Dobra, ciachnij. Jeszcze zombiaka, ile możesz. Lawus, się nie spisałeś. Przyczędzaj strzały. Raczej jest wszystko dobra. Przesądzone. Dobra, momencik, czy ja tu coś widziałem? Zombie. Dobra. Anti, ustaw się tutaj. Tak jest. Będziesz osłaniał tyły Sola. Elo. Dobra. Elmo. Tutaj. Mugo. Na razie poczekaj tutaj. Wilczek gdzieś się zaszarżuje pewnie. Dobra, ciachnij jego. Ładnie. Ten topór dobrze działa teraz dla Sola. Dobrze, że go znaleźliśmy. Szkoda, że w wiosce nie mogłem znaleźć żadnej dobrej broni dwuręcznej. Dobra. Oczywiście. Ty zajdziesz go z grubsza od tyłu, chociaż pewnie Elmo go teraz zaciacha. Dobra. 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 Mugo, co my tu mamy? Dobrze. Tu kryte przejście. Te zombiaki pewnie nic przy sobie nie miały, co? Natychmiast. No. Z boską wolą. Natychmiast. Dobra, zbadajmy jeszcze tutaj. Co my tutaj mamy? Jakieś jedne drzwi. To jest dziwne przejście. Na razie to zostawmy. Wydwaj. Ogr. Spróbujmy go zwabić tutaj do nas słodkimi słowami. Pasywne, pełny atak. Natychmiast. Nie wiem dlaczego. A, jeszcze drugi strzał, okej.
Dobra. Kusza, przeładuj. Oczywiście. Czy on będzie w stanie tutaj wejść do nas? Ty... Możesz mu walnąć z procy? Dobrze. Nie, nie możesz. Elmo, czekaj tutaj. Ty też czekaj tutaj. O, jest w stanie nas sięgnąć. Dobra, otwórzmy ogień wszyscy. Natychmiast. Cel zablokowany. Natychmiast. Ruszam. Tak jest. Co się tutaj przeniesiesz? Da się zrobić. O, możesz strzelić. Dobra. Lawos, ognia. Tak jest. Udło. Mam nadzieję, że dobrze. Wilczek nie zablokował dojścia do niego. Dobra, Mugo, dlaczego nie trafiasz? Masz takie dobre rzuty ataku, ale zamiast tego postanawiasz rzucać 2 albo 6. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Dobra. Elmo musi podejść w zasięg dobra. Ataku. Już raz od niego oberwał. Dobra. Z drugim razem nie popełnił tego samego błędu. Sol? Tak jest. Okej. On ma tylko jeden atak okazyjny. Tego nie zdzielił nas drugi raz. Reszta niech poczeka sobie. Dokładnie. Dobrze. Dobrze. Magiczny płaszcz. Dużo miał rzeczy. Bardziej, cóż to za płaszcz jest? Dobrze. Płaszcz elfów. Plus 5 do ukrywania się. No wiem, nie korzystam z ukrywania się. W sumie niewiele mi to da, chociaż może powinienem zacząć. Możemy to dać naszemu nadwornemu elfowi. Zamiast jego zielonego płaszcza. Jeżeli będziemy próbowali w przyszłości Mugor wykorzystywać do zwiadu. Dobrze. Już ma do tego ekwipunek. Dobra, Anti. Tak jest. Nie, co ja zrobiłem? Nie wiem. Chciałem jakieś zaklęcie przez jak przypadek. Sobie życzysz? Chciałem uleczyć po prostu. Dobra, tak. Co do zaklęć dla Anti. Coś ci złego wrzucałem. Chciałem leczenie drugie mieć. A tak. Nie chciałem przywołania sojusznika natury, tylko tutaj jeszcze było jakieś inne. Stworzenie płomienia? Nie. Nie, zdawało się, że było jakieś jeszcze drugie zaklęcie przywołujące. Ale może się znowu pomyliłem. Chyba tak. Dobra, możemy wziąć coś jako magiczny kieł. Będziemy mogli to rzucać na naszego wilczka. Ciekawe, jak długo to trwa. Czary. Druid 1. Magiczny kieł. 1 minuta na poziom. No to niezbyt długo. Czy? Przyda się jeszcze troszkę punktów życia. Dobrze. Dla Elmo. 4. Liczyłem na więcej. Dobra. Lawos też z czegoś oberwał. Tak jest. Dostanie plaster.
na pokrzepienie. Tak jest. Dobra. Co my tutaj mamy? Jak rozkażesz. Gnomy w niewoli. Light. Twoja działka. Tu Gelem. Ty jesteś Gelem? Co tu robisz? Nie chcę o tym rozmawiać. Mam raczej niemiłe wspomnienie. Jesteś tu, by nas uwolnić? Tak. Możecie iść. Porozmawiam więc z moim przyjacielem, iluzjonistą. Ma na imię Nibble. On powie ci więcej. Dobra, pogadałem z Nibblem. Pogadam z Nibblem. Do zobaczenia. Życzę szczęścia. Zwał mnie Nibble. Tak się cieszę, że mnie uratowałeś. Jestem ci dogodnie wdzięczny. Co tu robisz? Wędrowałem z moimi dwiema przyjaciółkami. Wojowniczką Glem i kapłanką Handrą. Glem sprowokowała tego wielkiego ogra. On zaczął nas tłuc na kwaśne jabłko. Straszne, kontynuuj. Cóż, Handra nagle przestała nas uzdrawiać. Wygląda to, jakby wpadła w jakiś dziwny trans. Glem była jedną nogą w grobie, więc uzgodniłem z ogrem warunki naszej kapitulacji. Nie chciałem, żeby Glem zginęła, ale teraz uważam, że lepiej było umrzeć. Czemu? Ten ogr bił nas i torturował tak długo, że przestałem bać się śmierci, a teraz pewnie zamierza nas zjeść. On już nikogo nie zje, chyba że za światach. Z pewnością nie było łatwo go pokonać. Nie było łatwo, całe dwie tury nam to zajęło. Zanim odejdziesz, chciałbym ci coś podarować. Każdy gnom, który zobaczy ten pierścień, będzie wiedział, że jesteś przyjacielem naszej rasy i z pewnością nie odmówi ci pomocy. Dlaczego miałbym odmówić magicznego pierścienia? Dzięki. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia, żegnaj. Tak. Staliśmy jakiś pierścień gnomów. Okej. Więc chyba nie robi tylko nic z tego, poza pokazuje, że jesteśmy przyjacielem gnomów. Dobra, Light. Masz, i tak nie masz nic ciekawszego do noszenia. Dobra, pytanie. Czy tam będzie zejście jakieś? Czy chcemy odpocząć przed schodzeniem tam? Wiecie co? Odpocznijmy może. Odpoczynek. A, nic nas nie zatkował. Świetnie. A, miałem wziąć mniejsze przywracanie dla Lavosa. Ups. Przykro mi, jeszcze będziesz musiał się pomęczyć z tą zmniejszoną siłą. A co my tutaj mamy? Emugo. Możemy w sumie spróbować skradać się. Już wiem, że chyba nie będę tego robił w przyszłości. Że to skratanie mogło być jeszcze wolniejsze, ale nie za bardzo. Ktoś wyskoczy zza rogu i tak cię pewnie zobaczy, i tak cię zaatakuje, co? Dobra, czy coś tutaj jest? Okej. Okay. Jest jakiś orklin. Oczywiście. A mógł go bardziej skradać się. Lavos, nie wyłaż naprzód. Dobra. Dobrze. Dobrze.
pytanie, czy w ten sposób będziemy w stanie jakieś rzeczy zobaczyć, zanim one nas zobaczą? O nie, cofnij. Wow, nawet to zadziałało. Widzieliście? Zmieniam moje zdanie. Skradanie jednak działa. Pytanie, czy możemy otworzyć do nich ogień w takiej pozycji? Chyba możemy, co? Natychmiast. Do usług. Do usług. Mugo. Siódemka. Serio? Dziewiątka. W sumie mają całkiem dużo KP. Dobra, a ja nie zaśpiewałem pieśni mojego ludu. Oczywiście. Cel zablokowany. Oczywiście. Oczywiście. Cel zablokowany. Oczywiście. Cel zablokowany. Oczywiście. Oczywiście. Cel zablokowany. Oczywiście. 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 Cofnij się. O nie, wilczku. Nie skończy się dla ciebie dobrze. Dobra, skoro tu jesteś blisko, rzuć siłę byka na Sula. I podejdź może jakoś blisko. Sol. Jesteś w stanie zaszarżować kogoś? Ruszam. Nie. Możesz tutaj podejść. Spróbuj może zablokować tego gnola. Tak jest. Do tamtego Elmo spróbuje się. Nim się Elmo spróbuje zająć. Dobra. Co najmniej kilka z nich wygląda, jakby mogli jakieś zaklęcia rzucać, ale nie jestem przekonany. Natychmiast. Dobra. Dobra, liczymy na ciebie, Lavos. Przerażenie. Wszystkim udał się rzut obronny. Siedemnaście. Dziewiętnaście. Szesnaście. A żaden z nich nie ma żadnego bonusu, więc po prostu byli idealnym celem na przerażenie i wszystkim się udał rzut obronny. Co za pech. Tak jest. Dobra, muzyka barda. Ruszam. Dobra, nie wiem, co on chciał zrobić. Może po prostu przebiec koło Sola. Dobra, Elmo. Elmo ma troszkę gnolowych problemów na karku. Dobra. Coś możemy z tym zaradzić. Dobra, może przestańmy szybki strzał, bo nie wiem, czy oni nadal mają to 18 KP, ci też. KP na 22. Dobra, ty musisz zmienić sobie broń. Dobra, podejdź na razie tutaj. Oczywiście. A co wilczek wysmaży? Niewiele. Dobra, druidzie, ty coś miałeś ciekawego? Nie. Swój sejmitar plus jeden. Po prostu podejdź tutaj. Oczywiście. Oczywiście, jak sobie życzysz. Dobra, Sul. Możesz zaszarżować tego gnoma. Może go ubijesz. Ruszam. Gnola. Znaczy. Jak rozkażesz. Niestety nie był w zasięgu rozpłatania. Słabo. Dobra. Czy ty dalej używasz potężnego ataku? Nie używa już potężnego ataku. Jeżeli oni mają nadal takie dobre KP, to
Może w ogóle użyj pełnej obrony. Dobra. Może ci się przydać. Dobra. Uśpienie. Nagnoli. Powinno zadziałać. Tak, lepiej. Chyba nawet przywódcę uśpiliśmy. Super. Jak sobie tak jest. To powinno pomóc w życiu, Elmo. Natychmiast. Natychmiast. Do kogo możemy strzelić? Chyba do nikogo. Możesz jakieś proste oszołomienie rzucić na tego gościa. Chyba, że mu się uda rzut obronny. Bram go. Ognia. Mugo, no co ty, no. Szóstkę. Dobra. Łotrzyk, czas plecy. Serio? Von Rock. Piątka, serio? Serio? Dobra, właśnie. On ma czwarty poziom. Kiedy oni w końcu zaawansują? Dobra, Anti. Pomóż też z tym gnolem. Ładnie. Tego nie chcemy. Dobrze. Ładny kryt. Dobra, zajmij się tym, który żyje. Ci, którzy śpią, chyba powinni być. Na razie nie są problemem. Dobra. Pudło. Okej. Okay. Kwasowa strzała Melfa raczej się nie uda. Dobra, Lavos, siedź sobie. Co on wymyślił? Niezbyt dobry to był pomysł. Sobie siedź. Serio? Biegłeś tylko po to, żeby przywalić Mugosowi? Do usług. A Mugos wyciągnął miecz i cię zasztyletował. Natychmiast. Dobra. Tych nam jeszcze zostało. Tych możemy użyć coup de grace. Tutaj jeszcze przywódca gnoli. Również coup de grace. Dobra. Przeżył. Nie przeżył. Ktoś jeszcze tutaj jest. Tutaj jeszcze ktoś leży. Gnol. Strata przytomności. Oczywiście. Dobra, wszystko? A, ten jeszcze ma utratę przytomności, okej. Okay. Dobrze. Dobra, już nie żyje. Tutaj jeszcze jeden został. Oczywiście. Możesz go zasztyletować? Oczywiście. Serio? Masywne dobicie rannego. Oczywiście. Jak można spudłować leżący cel? Za mało czasu. Ruszam. Dobra. Okej, okay, chyba nowe cele się pojawiły. Mugo, weź swój długi łuk. Okej. Okay. Nie wiem, czy oni chcą do nas podejść, czy nie. Na pewno widzę, że tam są chyba. To nie wiem, czy te gnole, czy to są te gnole. Również. Natychmiast. Dobra, podejdźmy naszym bardziej mężnym członkiem zespołu. Natychmiast. Dobra,
Odwaga nam się skończyła. Tak jest. Ruszam. Dobra. Ugo, masz wyłączony strzał. Natychmiast. Strzelaj. Dobra, ty nic nie zrobisz tutaj. Ty sobie tutaj poczekaj, na wszelki wypadek, gdybyśmy potrzebowali leczenia. Sul. Jak rozkażesz. Dobrze. Nie wiem, dlaczego to się nie liczy, że jesteś w zasięgu. A może po prostu nie masz czasu? Dobra. Dobra, dobrze. Ogień do niego. Da się zrobić. Serio? No. Szóstkę, dwójkę, no ludzie, no weźcie się, to jest po prostu kusza, jak można mieć problemy z obsługą kuszy? Dobra. Ciachnij. Nie o to mi chodziło. Dobra. Ale już sobie miał całkiem sporo KP, to może, dobrze. Może dlatego. Tak jest. Light 5. Lavos 14. A! Lavos po prostu nie umie strzelać standardowo. Jak sobie życzysz. Nawet przy dobrych rzutach. Oczywiście. To jeszcze może trochę potrwać. Jak rozkażesz. Ciach! Ładnie. Teraz ty możesz go zaszarżować. Szarża! Nie. Nie masz zasięgu, czy co? Dobra. Wymaga prostej linii. Dobra, to poczekaj tutaj. Przy okazji. Tak jest. Lavos będzie jeszcze mógł, miał jedną okazję do pudła. Tak. Ruszam. Samo Light. I Mugo. Lavos. Lavos nigdy miał na szansę na trafienia. Light 1, Mugo 4. No panowie, co to ma być? Jak rozkażesz. Dobra, w końcu wszyscy padli. Dobra, mamy tutaj mapę. Tutaj są jeszcze jakieś kolejne pomieszczenia. Tutaj to wygląda, jakby były schody, ale nie widzę nic, żadnych schodów. Mugo, co twoje elfickie oczy tu widzą? Z boską wolą. Nic. Dobra, ograbmy ich szybko. Dobrze. Bo możliwe, że poza kasą nie będą mieli nic więcej ciekawego. Jak sobie życzysz. Natychmiast. Z boską wolą. Dokładnie. Jak sobie życzysz. Dobrze. Natychmiast. Natychmiast. Okej. Okay. Z boską wolą. Dobrze. Jak sobie życzysz. Z boską wolą. A co tutaj mamy? Coś krytego? Nic. No dobra. To by było na tyle dzisiaj. Trochę zeszliśmy dalej. Mamy jeszcze dwa drzwi tutaj do zwiedzenia i tutaj coś jeszcze tam widzieliśmy. Coś. Nie pamiętam w sumie co, ale zobaczymy. I wcześniej też tutaj mamy jakieś tutaj drzwi. No dobra. Jest miejscówka większa niż mi się wydawało. I troszkę jej zwiedzanie zajmuje czasu. Ale o to nam w sumie wszystkim chodziło. Dobra, a... Ty... niedługo awansujecie. Dosłowny włos brakuje do awansu. Fajnie, fajnie. Dobra. Ale to w kolejnym odcinku. Świątyni i złych żywiołów. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.